Przed mikrofonem Marcin Kupczyk. Poniedziałek, 18 dzień października, minęło południe, a to oznacza, że czas na radiokonferencję, czyli cotygodniowe spotkanie z politykami z regionu, które odbywamy po to, by omówić najważniejsze wydarzenia ostatnich dni. Państwa i moi goście. Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się Państwu, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, panie redaktorze. Andrzej Walkowiak, Republikanie. Witam serdecznie. Poseł Jan Szopiński, Lewica. Dzień dobry, witam Państwa. Jest z nami również Arkadiusz Myrcha z Platformy Obywatelskiej. Słyszymy się z panem Arkadiuszem Myrchą. Halo, pan Arkadiusz Myrcha. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, słyszymy się. To dobrze, wszyscy się słyszymy. Szanowni panowie, kilka słów przypomnienia nam wszystkim i naszym słuchaczom. Sejm uchwalił specustawę w sprawie budowy muru na granicy Polski z Białorusią. Ma to być solidna i wysoka zapora, wyposażona w system monitoringu i detekcji ruchu. Zapora ma skutecznie zabezpieczyć naszą granicę przed próbami jej nielegalnego przekraczania. Mają się znaleźć tam urządzenia budowlane wraz z instalacjami elektroniczną i telekomunikacyjną. Ze względów bezpieczeństwa szczegóły techniczne inwestycji są niejawne, mówi rząd. Ustawa, którą przyjęto, ma przyspieszyć cały proces administracyjny związany z budową zapory. Jej całkowity koszt oszacowano na 1 615 000 000 zł. 274 posłów poparło tę ustawę, przeciwko było 174, jeden wstrzymał się od głosu. Posłanka Jadwiga Emilewicz w komentarzach, komentarzy oczywiście było wiele, wybrałem niektóre, podkreśliła, że sprzeciw posłów Koalicji Obywatelskiej to wynik logiki plemiennej, która opiera się o negowanie wszystkiego, co proponuje rząd. Takie strategie, na której opozycja buduje swoją tożsamość, są błędne, oceniła. Zadaniem państwa, przypomniała także, i instytucji publicznych jest zapewnienie bezpieczeństwa. I to właśnie tym się kierując, posłowie podjęli decyzję o możliwości budowy takiego stałego zabezpieczenia. I jeszcze jedno. Dzisiaj, jak słyszymy wypowiedzi polityków europejskich, to widzimy, że lekcja została wyciągnięta z 2015 roku, kiedy nie ma dziś gotowości i otwartości do przyjmowania, jak wtedy, bezwzględnie każdego do Europy. Zadaniem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa, powtarza pani poseł. Oczywiście są także głosy krytyczne, dlaczego taka wysoka cena i czy na pewno ten mur w ogóle powstanie. Niektórzy też poddają wątpliwość, jakby czy rząd Prawa i Sprawiedliwości sobie z tym w ogóle poradzi. Piotr Król, Prawa i Sprawiedliwość, panie pośle. Co do tego, że sobie z tym poradzimy, to jestem spokojny. Przyjęliśmy specjalną ustawę, bo jeżeli ktoś z państwa śledzi te doniesienia płynące chociażby codziennie z tych raportów Straży Granicznej, to wie, że ten napór promowany przez reżim Łukaszenki nie słabnie. Podejmujemy cały szereg różnego rodzaju działań, począwszy od działań dyplomatycznych na linii Irak, Turcja, w zakresie jakby przekazywania informacji o tym, że ci ludzie, którzy korzystają z tych wycieczek i tych wiz turystycznych białoruskich, są po prostu wprowadzani w błąd. Część tych ludzi jest informowanych, że Białoruś graniczy z Niemcami na przykład. Część to o tym, że to są wysoko opłacone, taka wycieczka kosztuje, w cudzysłowie wycieczka, kilka tysięcy dolarów. Więc tutaj na różnych płaszczyznach podejmujemy działania. Natomiast kluczowe jest to, że wprowadziliśmy ten stan wyjątkowy tam przy granicy, no ale wszyscy mają świadomość tego, że ten stan wyjątkowy nie może trwać nieskończoność, to jest jedno. No, on został wprowadzony w dużej mierze, wczoraj na przykład pojawiła się informacja Straży Granicznej mówiąca o tym, że jeden z kierowców firmy polskiej firmy przejącej przesyłki kurierskie przewoził kilkunastu nielegalnych imigrantów, więc problemem jest też to, że po naszej stronie docierają osoby, które tym ludziom pomagają, oni się z sobą komunikują. No takie rozwiązanie typu mur się zdecydowały na przykład Węgry, ale zdecydowały się też inne kraje. No tu się wydaje, że innej alternatywy nie ma, a fakty są takie, że przecież my nie będziemy... Znaczy ja oczywiście życzę mojej formacji, żeby rządziła jeszcze długo, ale przecież oczywistym jest, że w demokracji jedna partia nie rządzi bez przerwy. Ktoś kiedyś tą władzę przejmie, a nie wiadomo jak ten kryzys i to jak się zachowuje reżim Łukaszenki wobec nas będzie trwał, więc amor zostanie i ta granica będzie Panie po prostu bezpieczniejsza. Jeszcze ten wątek właśnie finansowy, 1 615 000 000, no to dla niektórych jest to astronomiczne. Panie rektorze, to, że po COVID-zie są duże, no to jest pewne założenie, natomiast no ja mogę powiedzieć, no ja się infrastrukturą zajmuję na co dzień, to są pewne wyliczenia, tam zobaczymy jakie oferty zostaną złożone. No faktem jest, że moment jest, znaczy
bezpieczniej jest w mojej ocenie przyjąć większy budżet i go nie zrealizować, niż mieć za mało budżetu i inwestycji nie ukończyć. Więc na przykładzie trasy S10, którą w tej chwili rozstrzygamy przetargi, widać, że można uzyskać mniejsze ceny od założonych. Natomiast bez względu na to, jakiego rzędu to będą kwoty, to myślę, że się w tym budżecie powinniśmy zmieścić, a to musi być na tyle poważna infrastruktura i na tyle trwała, żeby po prostu skutecznie pełniła rolę takiego odstraszacza dla tych grup, które próbują naszą granicę penetrować. Aha. Republikanie, Andrzej Welkowiak. Mówi się także, że jak to bez otwartego przetargu, więc może jakiś wujek zarobi. Już tutaj cytuję złośliwe komentarze niektórych polityków opozycji, komentatorów. Nie no, opozycja najprawdopodobniej mierzy nas własną miarą, swoją miarą, że są też takie mają skojarzenia. Aczkolwiek ja muszę przyznać, że przez moment też zadałem sobie pytanie, co by było, jak ja bym zareagował, co bym czuł, gdyby na czele rządu stał Donald Tusk, a ministrem infrastruktury był Sławomir Nowak. I rzeczywiście myślę, że skóra na plecach by mi ścierpła. Ale gdyby powiedzieli, że chcą zbudować taki właśnie samochód? Natomiast pewnie bym musiał zagryźć zęby i tak to wszystko przyjąć, skoro takie byłyby na przykład te abstrakcyjne werdykty, które w tej chwili taką wizję przytaczam, wyborów politycznych. Natomiast dziś domaganie się pełnozakresowego przetargu w ramach zamówień publicznych, to jest proszeniem o to, żeby ten mur nigdy nie powstał. Taka jest praktyka życiowa. Co, procedura byłaby przecież tak długa? Tak, ależ oczywiście i potem dalsze konsekwencje typu protesty, skargi i tak dalej, więc mogłoby dojść do różnego rodzaju nie tylko bardzo mocno opóźnionego początku, ale również zakłóceń w trakcie realizacji. Proszę sobie tutaj na przykład przywołać chociażby budowę drogi ekspresowej S5 na odcinku w województwie kujawsko-pomorskim, kiedy to wyłoniona przecież w drodze przetargu publicznego firma włoska też zeszła z placu budowy. A tutaj cały czas trzeba pamiętać, że mamy sytuację nagłą, sytuację związaną z naszym bezpieczeństwem i próby dyskredytowania tego, czy próby opóźniania, to jest naprawdę igranie z polskim, z niebezpieczeństwem dla Polski, dla Polaków. Jan Szczepiński, Lewica. Panie pośle, pan miał sporo uwag do tego muru w Sejmie. Ja nie tylko miałem uwagi do tego muru, a do kwestii dotyczącej zabezpieczenia granic Polski, bo myśmy jako Polacy nie wykorzystali wszystkich politycznych możliwości, które są z tym związane. Po pierwsze, to jest ofensywa na linii Turcja-Irak, aby tych osób przyjeżdżało do Białorusi jak najmniej. Powtórę, nie wykorzystaliśmy możliwości i w ogóle tego nie dotknęliśmy wspólnego działania z Litwą, Łotwą i Estonią, aby wspólnie razem zrobić jeden front w ramach krajów Unii Europejskiej, wspólnego działania przeciwko Białorusi, a poszliśmy sami na tę walkę. Zupełnie nie wiem dlaczego. Nie wyjaśniliśmy społeczeństwu, czy drut, z którego był budowana tak zwana zapora techniczna, to był drut rzeczywiście białoruski czy polski. Na zdjęciach, które otrzymujemy, wyraźnie widać, że my zamiast walczyć z reżimem Łukaszenki, to go wspomagamy poprzez tego typu inicjatywy jak ten drut, a po wtóre też nie do końca wyjaśniliśmy sobie kwestii dotyczącej budowy tego muru. Jeżeli pan redaktor cytował tu pewne wypowiedzi, to ja kawałek jednej wypowiedzi też pozwolę sobie zacytować. Jest jeszcze przed ostateczną decyzją co do tego, jakie przedsiębiorstwa będą to budowały, ale te przedsiębiorstwa już są w zasadzie wybrane i model został sporządzony. To jest wypowiedź pana wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Zatem jeśli model został wybrany, jeśli przedsiębiorstwa zostały wybrane, to chyba jeśli nie w debacie publicznej, to trzeba było zrobić posiedzenie Sejmu tajne i powiedzieć posłom po prostu, jak to jest. A jeżeli do tego mamy jedno z najważniejszych debat w Sejmie, moim zdaniem,
zdaniem, które w roku 2021 nas dotknęła. Na posiedzeniu Sejmu nie ma ani pana premiera, ani ministra spraw zagranicznych, ani pana prezydenta. Referującym jedynym reprezentantem rządu jest wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, a na sali jest czworo posłów PiS-u, no to mam duże wątpliwości do tego, jak my jako Polacy podchodzimy do budowy tego muru. A dodatkowo jeszcze dodam, dlaczego głosowałem przeciw. 27 września odwiedził Sejm i Sejmową Komisję wiceminister obrony narodowej pan Skurkiewicz i pan Skurkiewicz wtedy zapowiedział, że budujemy mur. I myśmy do tego nic nie mieli, bo on powiedział, my już ten mur budujemy. A skoro Ministerstwo Obrony Narodowej buduje mur, przynajmniej to wynikało, że siłami wojska, tośmy w ogóle nie sprawiali i nie mówili w tej sprawie, że coś nam się w tej kwestii nie podoba. W związku z tym ja wtedy, kiedy było posiedzenie Sejmu, to pytałem, ile w końcu my tych murów budujemy. Czy budujemy dwa, czy budujemy trzy mury, żeby ktoś to posłom wyjaśnił. Niestety to nie zostało wyjaśnione. I ostatnie zdanie w tej sprawie. W tak sprawie, w takiej, która dotyczy wszystkich w Polsce. No, wydawałoby się, że powinno odbyć się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ale pan prezydent niestety z tej oferty, którą od miesiąca wszystkie partie opozycyjne, w tym również moja, składały panu prezydentowi, nie skorzystał. Jeszcze jeden cytat. Zatem jeden z polityków strony rządowej skomentował tak. 174 posłów nie chce, żeby nasza granica była bezpieczna. W tej drzwi mieści się pan, panie pośle, i pan poseł Arkadiusz Myrcha, jak rozumiem. Nie mieszczę się w tej liczbie. Chcę, żeby polska granica była bezpieczna, ale chcę, żeby wtedy, kiedy odbywają się jakieś inwestycje na granicy, to nie tylko były one tajne z punktu widzenia wojskowego, ale były tajne, ale były otwarte z punktu widzenia tego, po pierwsze, jakie firmy te inwestycje wykonują i po drugie, żebyśmy przypadkiem nie wspierali Łukaszenki, bo drut, jak powiadam, widziałem zdjęcia, został zakupiony na Białorusi. A ponieważ cement na Białorusi, w cementowniach na Białorusi jest tańszy, to wychodzę też z takiego założenia, żeby przypadkiem Polacy i polskie firmy nie kupowały tego cementu na Białorusi. Arkadiusz Myrcha, Platforma Obywatelska. Panie redaktorze, no przysłuchuję się tym wszystkim wypowiedziom i powiem, że mam nieustanny problem z moimi kolegami z Prawa i Sprawiedliwości, którzy po pierwsze mają jakąś nieograniczone zaufanie co do swoich kolegów, że wydadzą prawidłowo te 1,5 miliarda złotych, kiedy zewsząd mamy sygnały, że inwestycja, której się dotychczas dotykali, praktycznie zawsze spaliła na panewce. Wielka elektrownia w Ostrołęce 2 miliardy poszło w błoto. Najwyższa Izba Kontroli pokazuje, że telewizja publiczna wykorzystała niegospodarnie prawie 4 miliardy złotych. Prawie 300 milionów złotych niegospodarnie wykorzystanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. I tych przykładów można mnożyć. I tak jak pan poseł Szupiński powiedział, tutaj cytując Jarosława Kaczyńskiego, który już zdradził na antenie Radia RMF plan obecnej władzy, że już wiadomo, kto ma na tym płocie zarobić. Już wiadomo, kto to będzie budował. Już wiadomo, kto dostanie z klucza partyjnego prawdopodobnie te pieniądze. Ale kto zarobi, panie pośle? Kto zarobi? To pewnie wie prezes Kaczyński i paru jego najbardziej zaufanych polityków, no bo on już powiedział, że wszystko generalnie już jest wiadomo. Więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby to też był jeden z elementów trwających obecnie negocjacji koalicyjnych, jak rozparcelować kolejny kawałek tortu z pieniędzy publicznych, czyli prawie 1,5 miliarda złotych. Ale już powiem szczerze, już palicho te kolejne jakby nierzetelne wydatkowanie pieniędzy z budżetu państwa. Ale naprawdę
budowa tego mostu, tego muru, nie jest jakimś zaczarowanym antidotum na zło z uchodźcami. Po pierwsze, mamy podobny przykład w przypadku Stanów Zjednoczonych, którzy uznali, że trzeba budować mur na granicy z Meksykiem. Jak to się skończyło? Ano w ten sposób, że w żaden sposób nie zatrzymano napływu nielegalnych imigrantów. O, tam podobieństw jest więcej, panie pośle. Meksykanie przerzucali swoje dzieci, które samotnie trafiały na teren Stanów Zjednoczonych. Potem ściągano rodziny i w samoloty wsadzano tych Meksykan, tych mieszkańców Meksyku, i oni trafiali do swojego kraju. Nielegalni imigranci, jak to zdeterminowani, żeby przekroczyć granicę, to i 10-metrowy płot sobie... Ależ oczywiście, rząd też zdaje się twierdzić, że nie ma takiego muru, którego nie da się przeskoczyć. Jeśli ktoś uciekł nawet z Korei Północnej do Korei Południowej, gdzie tam to grozi za to śmierć na miejscu, jednak oczywiście. Udało się, więc uda się, może się uda komuś. Nie ma takiego, nie ma takiej inwestycji, której sforsować nie można. Tylko dlatego obawiam się, że dla Prawa i Sprawiedliwości ten temat jest takim trochę cynicznie wykorzystywanym tematem do jakiejś gry wewnętrznej, bo to PiS nieustannie próbuje Polakom wmówić, jakoby są jedyną siłą, której zależy na bezpieczeństwie obywateli, a cała reszta to są tacy tam lekceważący bezpieczeństwo narodu, politycy, którzy, najlepiej to by po prostu wszystkich gremialnie wpuszczali i jeszcze kanapki na wejście dawali. Jest to wirutna bzdura. Wszystkim nam zależy, poseł żeby granica... Poseł Sterczewski proponował postawienie stołu zamiast płotu na granicy. Ale... Stołu. Zostawiam to, tego typu propozycje, to są bez komentarza. Natomiast wszystkim nam zależy na tym, żeby granica krytyki. Była... Dobrze, szanowni panowie. Bez komentarza. Wszystkim nam zależy, żeby granica była szczelna. Szanowni panowie. Ale jedni głosowali za ustawą, drudzy przeciw i tyle faktów. No tak, no ale tylko panie pośle. Wszyscy są za. W czym się przejawia to, że panu zależy? W tym się przejawia, że przede wszystkim Że się pan wygadał, że pan by chciał most budować. Dobrze, no to było przejęzyczenie, to już nie czepiamy tak się z głowy. Tak jak z Belzebubem. Czasami podświadomość bierze górę. No ale panie redaktorze, to jest poważna dyskusja. Kiedy my chcemy mówić tutaj o... No nie jest poważna, mówimy o murze, a pan mówi, że chce budować most, no to wtedy przestała być poważna. Przejęzyczenie, zostawmy. To jest poważna dyskusja parlamentarna. No naprawdę, mówimy o kwestii ogromnych pieniędzy, mówimy o bezpieczeństwie, mówimy tu o zagrożeniu międzynarodowym. Pan głosował przeciw. No to świat się zmienia głosowaniem w Sejmie, a nie gadaniem. No każdy miał wolny głos. No ktoś zagłosował za, ktoś zagłosował przeciw. Ja mogę przypomnieć, że pan od 6 lat głosuje we wnioskach budżetowych przeciwko wszystkim naszym lokalnym inwestycjom. I znaczy, że pan nie popiera tych... Zakończmy tę prywatną rozmowę. Ja jeszcze pozwolę sobie... Najważniejsze jest funkcjonowanie Straży Granicznej. No, nie jest no, od kiedy jest stan wyjątkowy, to blisko 1000 osób nielegalnie przekroczyło granicę i dostało się do Niemiec. No jakie podjął działania Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej w związku z działalnością pana Sterczewskiego na granicy i z tym bieganiem z torbą? Pan podzielił się ze słuchaczami. A jakie działania parlamentarne podjął Klub Prawa i Sprawiedliwości z nierzetelnym wydatkowaniem ministra Tchórzewskiego 2 miliardów złotych na elektrownię w Ostrołęce. No to pan Sterczewski biegał na granicy w proteście przeciwko podjął działania z Antonim Macierewiczem, które się okazuje, że oszukał Jarosława Kaczyńskiego z kłamstwem smoleńskim. Szanowni panowie, no naprawdę. My już cofamy się o dziesiątki lat. To nie idzie w dobrą stronę. Parę tygodni temu biegał. Tak, szanowni panowie, mam jeszcze... Ja bym tylko dwa zdania do tego posiedzenia Sejmu. Jeżeli walczymy z reżimem Łukaszenki, to rozumiem, przenieśmy tę walkę też o kraje, o których mówiłem, na forum Unii Europejskiej. I razem załatwiajmy wspólne nasze interesy. Uwspólnotowić problem. Tak. Natomiast my na tym posiedzeniu Sejmu, może to dziwne będzie, ale prawdziwe, podpisujemy umowę pomiędzy Polską a Białorusią, umowę międzynarodową o współpracy społecznej, w której jest zapisane współpraca gospodarcza, intensyfikacja współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Białorusią. Ja już zaczynam z tego nic nie rozumieć. Z jednej strony mówimy, że Łukaszenka atakuje Polaków, a z drugiej strony na tym posiedzeniu Sejmu podpisujemy takie porozumienie. Ale to my tak mówimy, ludzie odpowiedzialni, przedstawiciele PiS-u mówią o Łukaszence, że to jest bardzo ciepły człowiek.
którym się witają, spotykają, rozmawiają o polityce. Szanowni panowie, Czy pan ten swój świat Matrixu mógłby dla siebie zostawić, naprawdę? Wypowiedzi są przeróżne. Także są przeróżne. Szanowni panowie, mieliśmy kolejne demonstracje uliczne, a ja sobie tylko dwa. Haseł było o wiele więcej, a ja mam tylko dwa. Niesione na szarych kartonach przez obywateli, którzy protestowali na polskich ulicach. Jeden napis niesiony na transparencie brzmiał: otworzyć granice, a drugi napis brzmiał: SS-mani ze Straży Granicznej, oddajcie polskie mundury. A pamiętam, że kilka dni wcześniej szereg artystów spotkało się na pewnej ważnej imprezie i tam właśnie była mowa o strzelaniu w plecy na Murze Berlińskim przez NRD-owskich funkcjonariuszy. Gwiazdy kina, filmu, teatru właśnie opowiadały takie właśnie historie, do czego doprowadza rząd PiSu. Jest taki sam jak SS-mani. Oczywiście padło słowo Holokaust i tak dalej, i tak dalej. Przed kilkoma dniami internet obiegło zdjęcie, które wkleił redaktor Tomasz Lis, małe dziecko śpiące w lesie. I opatrzył je podpisem Polska 2021, Bóg, honor, dziczyzna. Tylko że zdjęcie to jest sprzed 5 czy 6 lat i pochodzi z Bośni, co też Tomaszowi Lisowi natychmiast udowodnili internauci. Ale Tomasz Lis czuje się świetnie i dalej pisze swoje komentarze. Szanowni panowie, za chwilę przechodzimy do następnych tematów. Słuchają państwo radiokonferencji w Polskim Radiu PIK. W naszym studiu goście, parlamentarzyści z naszego regionu i kolejne tematy. Na początku października Komisja Europejska poinformowała, że nadal prowadzi rozmowy z Polską w sprawie akceptacji Krajowego Planu Odbudowy. Przyjęcie planu otwiera drogę do wypłaty Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Plan odbudowy ma być podstawą do sięgnięcia przez Polskę w ramach Funduszu Odbudowy po dodatkowe pieniądze z Unii na walkę ze skutkami pandemii w gospodarce. Krajowy plan musi przygotować każde unijne państwo i przesłać do Komisji Europejskiej. Polska ma mieć w nim do dyspozycji około 58 miliardów euro. Polski Krajowy Plan Odbudowy nie otrzymał wciąż zielonego światła. Jako powód wymieniany jest spór Polski z Unią o kształt wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju. Powinniśmy dostać pieniądze, które Unia Europejska próbuje bezprawnie zablokować. Nam się te pieniądze należą. Co do tego nie powinno być żadnych wątpliwości. Nie można ich ograniczać, bo nie ma takiej podstawy prawnej. Tak argumentuje minister w kancelarii premiera, wiceprezes Solidarnej Polski Michał Wójcik. Gazeta Prawna kilka dni temu napisała, że Komisja Europejska nie zablokuje pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski za wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bo o to toczy się spór. To nie jest dobry instrument, by rozwiązywać prawne kwestie prymatu prawa europejskiego. Tak dziennikarze gazety usłyszeli w Brukseli. Dlatego Komisja Europejska nie łączy rozmów w tej sprawie z wyrokiem Trybunału. Ale Krajowego Planu nie odpuszczą na pewno Zieloni, na przykład w Parlamencie Europejskim. I jeszcze jeden cytat, jeśli miałoby się okazać, że w nagrodę za wyrok podważający europejski porządek prawny polski rząd dostanie 36 miliardów euro, to zrobię wszystko, co w mojej mocy, by zmobilizować mocną odpowiedź ze strony Europarlamentu. Tak argumentuje Daniel Freund, europoseł niemieckich Zielonych. Znają panowie też pewnie wypowiedź premiera Niderlandów, który powiedział, że no, on nie poprze tego planu dla Polski, bo każde państwo musi się zgodzić. Jeśli on będzie czekał, co się okaże, które prawo jest ważniejsze, krajowe czy europejskie? Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość. No tutaj rzeczywiście mamy trudną sytuację, no, na zasadzie pewnego przesilenia. Natomiast uważam, że dobrze ten wyrok zapadł, bo widać pewną niedobrą ewolucję Unii Europejskiej, szczególnie po wyjściu Wielkiej Brytanii. To widać dość boleśnie, bo to mogło pójść w dwie strony. No jedną taką autorefleksyjną, której Komisja Europejska wyciągnie jakieś wnioski jednak w związku z tym wyjściem z Unii Wielkiej Brytanii, która była jednym z krajów założycielskich, jedna z większych gospodarek i ludnościowo też jeden z większych krajów. No widać, że tutaj taka refleksja nie nastąpiła. Dla nas to jest zła wiadomość, że Wielka Brytania wystąpiła, bo to jednak była pewna przeciwwaga, szczególnie dla tej dominacji niemieckiej. No a z drugiej strony mamy bardzo niejasną sytuację, której ten, no nie było wcześniej takiej sytuacji, w której jeden sędzia z TSUE każe zamykać jakąś elektrownię w jakimś kraju. Nigdy wcześniej żaden kraj takiej sytuacji nie miał. No tym bardziej, że ta decyzja była kompletnie niewykonalna, bo to by oznaczało, że 8% gospodarstw domowych czy podmiotów znajdujących się, no, na pewno obszarze, no pomijam ciepło, jakby w tam również z dostawy ciepła, no, musielibyśmy zamknąć dostawy prądu, znaczy w ogóle fizycznie nierealne, więc no, ten wyrok mówi w praktyce, że jeżeli
te orzeczenia TSUE będą pozatraktatowe, no bo myśmy się w traktatach do pewnych rzeczy zobowiązali i tego musimy z całą pewnością przestrzegać. Natomiast żaden traktat, który Polska przyjęła i ratyfikowała, nie dotyczy sądownictwa. A warto przypominać, że 9 krajów wcześniej, między innymi Francja i Niemcy, przyjęły dokładnie takie same orzeczenia od trybunałów konstytucyjnych, których też stwierdziły, no, przyjęły pierwszeństwo prawa krajowego konstytucyjnego. No, a już nawet na, no, tak prosto tłumacząc, no, myśmy i inne kraje się podpisywali wstąpienie do tej organizacji. Przypominam, że Unia Europejska jest organizacją, a nie jest państwem. No, posiadając już konstytucję i posiadając prawo, więc trzeba to było rozstrzygnąć. Natomiast to, że w tej chwili jakaś przepychanka trwa, to rzeczywiście ewidentnie widać. A pan jest spokojny o te pieniądze? Nie jestem spokojny. Jestem spokojny o to, że zapewnimy finansowanie inwestycji. To znaczy, moim zdaniem to może być jeszcze przeciągane. No jutro, jeśli dobrze pamiętam, premier będzie przemawiał w Parlamencie Europejskim, bo tutaj jakby też podejmujemy szereg działań, żeby tą sytuację rozwiązać. Natomiast w ramach tego pierwszego programu, który niedługo będzie rozstrzygany, do którego samorządy składają wnioski, które są realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, ten projekt będzie realizowany i zostanie rozstrzygnięty. I w tym roku ogłosimy też kolejne, mając nadzieję, że te środki z KPO po prostu spłyną. Natomiast zachowamy tutaj płynność, szczególnie dla samorządu, jeżeli chodzi o realizowanie tych inwestycji, które u nas do tego programu, który ogłaszał Bank Gospodarki Krajowej, składały, więc tutaj o to jestem spokojny. A to, że ta przepychanka będzie trwała, uważam, że trzeba było to przeciąć dobrze, że ten wyrok jest. Jeżeli coś będzie wykraczało poza te traktaty, które podpisaliśmy, no to jest jasna wykładnia, jak się trzeba zachować i tyle. A co do, no już jakby kończąc tego głosu eurodeputowanego Zielonych z Niemiec, no to tutaj się toczy no już taka perfidna gra, powiedziałbym, bo jak państwo wiedzą, Niemcy produkują prąd i z węgla kamiennego, i z węgla brunatnego, ale też posiadają ilość elektrowni atomowych, no a próbują doprowadzić do sytuacji, w której cała Europa będzie uzależniona od gazu, który będzie dostarczany na teren Niemiec Nord Stream 2 z Rosji. No i to nie jest w interesie ani Polski, ani Europy, żeby się po prostu na to zgodzić i tyle. Więc no tutaj troski Zielonych jakby o tym w tej części zupełnie nie widać, więc no trudno ten głos traktować jako poważny. Andrzej Walkowiak, Republikanie. No rzeczywiście w tej kwestii została uruchomiona gigantyczna lawina kłamstwa, aby wmówić Polakom, że dążymy do polexitu, bo właśnie oto manifestacyjnie nasz Trybunał Konstytucyjny orzekł o wyższości prawa polskiego nad prawem unijnym. O wyższości prawa polskiego jako takiego, całościowego, nad całościowym prawem unijnym. Przypomina się, że prezydent Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński. Tak, dokładnie. I że trzeba słuchać, bośmy to podpisali, więc się musimy na to godzić. Prawo... Tak, ale i rzecz właśnie dokładnie o wymiarze sprawiedliwości nic nie ma. Dokładnie rzecz. Czyli podpisany został protokół brytyjski. My żeśmy część swojej suwerenności, część swoich kompetencji oddali do Unii Europejskiej i z tym nikt nie dyskutuje. To zostało wszystko zapisane w traktatach. Między innymi w traktacie lizbońskim, który podpisał świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Natomiast w tej chwili mamy do czynienia z bezprecedensową przepychanką urzędników Unii Europejskiej, którzy próbują sondować, czy kraje narodowe zgodzą się na to, aby Unia Europejska mogła narzucać prawo europejskie spoza traktatów, czyli robią taką próbę bezprawnego zawłaszczania prawa państw narodowych. I tak jak powiedział poseł Król, inne państwa już wcześniej, widząc taką tendencję, zapytały swoje trybunały konstytucyjne o dokonanie takiej interpretacji. I ta interpretacja wszędzie jest taka sama, bo innej być nie może, bo inna byłaby pełną kompromitacją dla tego składu orzekającego. I tą falę kłamstwa trzeba wyprostować. Ludzie muszą mieć świadomość, że tutaj nie idzie o żaden polexit, bo tym zaczęła straszyć Koalicja Obywatelska, polska opozycja, że taka będzie konsekwencja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Bzdura kompletna. Jan Szopiński, Lewica. Szkoda, że jako Polacy nie próbujemy znaleźć wspólnego języka w tej sprawie. Pan premier Morawiecki wpada do Sejmu na pół godziny i wygłasza płomienne przemówienie, że polexit to fake news.
Ja rozumiem, że pan premier, szczególnie wobec Solidarnej Polski, musi takich haseł używać, natomiast wobec Polaków, którzy zagłosowali w 77% za tym, że chce być w Unii Europejskiej, to nie jest fake news. Jeżeli sędzia Trybunału Stanu obecna kiedyś tam powiedziała, że flaga unijna to szmata, dzisiaj poseł PiS-u, pan Suski, powiada, że my w naszym kraju jesteśmy pod okupacją Unii Europejskiej i w tej sprawie ze strony rządowej nie padają żadnego typu sprostowania, to jest to zła sprawa. Jeżeli pan premier na tym posiedzeniu powiada, że rzeczywiście my nie musimy realizować tego, o czym zostało postanowione w CUE, czyli kwestii dotyczącej sądów, czyli kwestii dotyczącej Turowa, to nie jest dobre. Pan premier wypowiedział to, co chciał powiedzieć, natomiast w tej sprawie nie zaproponowano opozycji nawet pół minuty wypowiedzi, wspólnej dyskusji, z czym pan premier jedzie do Brukseli rzeczywiście, bo to teraz będzie sytuacja, no powiedziałbym taka, która będzie decydowała o tym, w którym stronę będziemy mieli pieniądze. Rzeczywiście pan redaktor dobrą liczbę wymienił, mówiącą o KPO, natomiast z pożyczkami to jest razem 57 miliardów złotych. Warto się o to bić. To są pieniądze euro. Tak. Mhm. To są pieniądze potrzebne Polaków i wszyscy chcemy, aby one zawitały do Polski. Szanowni panowie, zanim oddam głos panu Arkadiuszowi Myrsze, jeszcze dwa krótkie cytaty. Jan Rokita napisał dosyć ciekawy tekst, on się odbił szerokim echem, no przede wszystkim w medium najszybszym, czyli w internecie. Zacytuję. Dekadę temu nie mogłoby się pomieścić w głowie, iż Komisja Europejska może wstrzymywać wykonywanie budżetu wobec jednego państwa, po cichu przekazując jego rządowi, iż uwolni ten budżet, gdy premier tego państwa wycofa z sądu konstytucyjnego skargę, z której komisja jest niezadowolona. I drugi, jeszcze 10 lat temu nie sposób było wyobrazić sobie, że pani jedna sędzia będzie ścigać jeden kraj pod pretekstem politycznym, nakładając jednoosobowo sankcje finansowe bez upoważnienia z którymś z dwóch europejskich traktatów, bo w tych traktatach tego, co ta pani sędzia zrobiła, nie ma, pisze Jan Rokita. Arkadiusz Myrcha, Platforma Obywatelska. No jeszcze 10 lat temu ciężko było sobie wyobrazić, że taka siła polityczna jak Prawo i Sprawiedliwość będzie naprawdę podejmowała działania, które będą nas w sposób taki prawny wypychały ze struktur unijnych, a jej czołowi politycy będą to oficjalnie mówić, bo wypowiedzi pana posła Suskiego nie są przecież jedynym przykładem. Pan marszałek Terlecki na jednym z forów mówił o tym otwarcie, że trzeba znaleźć jakąś alternatywę dla obecności Polski w Unii. To minister w rządzie PiS-u, pan Waszczykowski, mówił, że Polakom trzeba Unię Europejską zohydzać. To pani poseł Pawłowicz, dzisiejsza sędzia Trybunału Konstytucyjnego, mówiła o unijnej fladze jako szmacie i nie wyciągano z tych słów nigdy żadnych konsekwencji. Dawano temu wyraźne przyzwolenie, więc nie może dzisiaj dziwić się kolegów z PiS-u to, że Polacy no tak oceniają ich słowa i ich działania. Odnosząc się do samego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, no mam wrażenie, że moi przedmówcy nie mają pojęcia, o czym był ten wyrok. Bo to nie był nawet wyrok przede wszystkim, tylko orzeczenie interpretacyjne. Pan jest prawnikiem, więc powinien pan wiedzieć, więc niech pan nie kłamie, niech pan nie nakręca. Ale tego. Przepraszam. Czy ten wyrok zmienił jakąkolwiek ustawę, panowie, zarządzenie, czy cokolwiek panowie, zmienił w polskim prawie? I Arkadiusz Myrcha odpowie na pewno. Przepraszam, nie ma czegoś takiego jak orzeczenie interpretacyjne w przypadku Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma w ogóle czegoś takiego w systemie prawnym jak orzeczenie interpretacyjne. Kiedyś Trybunał Konstytucyjny do 97 roku mógł wydawać wiążące interpretacje, następnie uchylane przez Sejm, ale to już nie obowiązuje w Polsce od ponad 20 lat. Trybunał Konstytucyjny wydaje tylko postanowienia i wyroki i nic więcej. Nie ma innych form orzeczniczych. I czego i dowiedzieliśmy się z tego ostatniego postanowienia? I wyroku, co ono nam panie, mówi? Co ten wyrok zmienił? Wyroku. Ten wyrok był przede wszystkim nie w sposób generalny rozstrzygający o prymacie jakiegoś prawa nad drugim, bo o tym też Trybunał już się wypowiadał parokrotnie, chociażby w 2009 roku, w latach późniejszych.
Tak samo jak ten. Polska konstytucja jest aktem nadrzędnym, tak? Natomiast czy w gestii TSUE, ewentualnie Polskiego Sądu Konstytucyjnego, jest rozstrzyganie pojedynczych kwestii spornych pomiędzy prawem wspólnotowym a przepisami konstytucyjnymi. Nie ma jakiejś generalnej zasady prymatu prawa unijnego nad konstytucją, bo konstytucja jest najwyższym aktem obowiązującym w Polsce, koniec i kropka. Ale o prymacie unijnym mówią eurodeputowani z różnych państw Europy Zachodniej, krytykując Polskę. Ja tylko skończę. Polska musi się ugiąć, bo nie dostanie pieniędzy. Po prostu niektórzy już tak zaczynają mówić, więc rodzi to niepokój. Ten wyrok to jest zwykła ochrona na sytuację związaną z powoływaniem w Polsce sędziów, bo ten wyrok dotyczył konkretnej sprawy, że traktaty unijne nie mają pierwszeństwa przed konstytucją w zakresie, w jakim pozwalają oceniać polskim sądom prawidłowość powoływania sędziów. Przecież proszę zauważyć, o czym był ten wyrok, bo tutaj polski rząd chce mieć ewidentnie jakiś glejt, mówiąc potocznie, na wypadek, gdyby były zakwestionowane powołania przez tą upolitycznioną nową Krajową Radę Sądownictwa, a wiemy, że oto toczy się spór o upolitycznienie polskiego sądownictwa i po to tylko był ten wyrok w Trybunale Konstytucyjnym, więc proszę tu nie wprowadzać Polaków w błąd, że to był jakiś wyrok dotyczący prymatu polskiej konstytucji nad prawem unijnym, bo w tej sprawie Trybunał Konstytucyjny nie rozstrzygał. On rozstrzygał w konkretnej sprawie powoływania sędziów i konfliktu norm unijnych i polskiej konstytucji. Więc to jest osobny temat. Zatem nie tylko politycy partii rządzącej, no pana zdaniem nie rozumieją wyroków, ale również politycy z krajów Unii Europejskiej, którzy choćby ustami premiera Rutte, premiera Niderlandów, mówi: ja poczekam, aż się wyjaśni sprawa, gdzie jest prymat unijnego czy polskiego prawa. Premier Rutte może też nie rozumie czegoś. Bo ten wyrok dotyczy jednej z kwestii fundamentalnych, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa członkowskiego w Unii Europejskiej, a mianowicie niezależności i niezawisłości, niezawisłości sędziów i niezależności wymiaru. A w którym traktacie, szanowny panie pośle, w którym traktacie oddaliśmy system polskiego sądownictwa we władanie Unii Europejskiej? Ale panie, bo nie wiem, który z gości zadaje to pytanie. Zadał to pytanie. Panie Andrzeju, to Polska ma oczywiście kwestię autonomiczną do kwestii organizacji wymiaru sprawiedliwości, kwestię sądownictwa. I na przykład kwestie spłaszczenia struktury, likwidacja wydziałów i tak dalej nie jest w gestii oceny tutaj przez Komisję Europejską. Ale sama zasada zagwarantowania niezależności sędziom i niezawisłości ich orzekania jest już, mieści się w artykule 2 traktatu lizbońskiego, tak jak inne fundamentalne kwestie, jak na przykład wolność słowa, wolność zgromadzeń, które też może wprost nie są przeniesione jako kompetencje do oceny w traktacie lizbońskim, ale w sposób oczywisty są jako wartości najważniejsze chronione przez ten traktat jako fundament wspólnoty europejskiej. Więc trzeba trochę poczytać o prawie wspólnotowym. Polecam książkę autorstwa pana premiera Mateusza Morawieckiego, który w sposób 20 lat temu, jeśli dobrze pamiętam, w sposób bardzo czytelny i wyrazisty opisywał prymat prawa wspólnotowego nad polskim systemem wspólnotowym, ale wtedy nie był politykiem PiS-u, nie był premierem rządu PiS-u i pisał jak naprawdę jest, a nie jak teraz każe mu mówić sam Jarosław Kaczyński. Jeśli chodzi o KPO, żałuję, że polski rząd na tej linii całkowicie daje klapę, bo inne państwa otrzymują już pieniądze, inne przedsiębiorstwa otrzymują już pieniądze, natomiast dla polityków PiS-u najważniejsze jest granie tutaj w polityce wewnętrznej kosztem właśnie programu odbudowy. Tylko kto wstrzymuje to KPO w tej chwili dla naszego kraju? Przecież nie politycy w Polsce. No ale panie redaktorze, ale... To narzędzia leżą gdzie indziej, prawda? No, z jakiejś przyczyny ten KPO musi być nieprzygotowany w sposób właściwy. Szanowni panowie, mam nadzieję, że jeśli chodzi o polexit, to nadal będą deklaracje wszystkich stron, że nie chcemy go.
i wierzymy w niego szczerze. My w to, uwierzymy, co jeżeli Jarosław Kaczyński odetnie się od słów pana posła Suskiego, pana marszałka Terleckiego, pana ministra Waszczykowskiego. Jak się od tych słów odetnie i powie, że są kłamcem, to wtedy uwierzymy, że PiS nie chce polityków. Retoryka bywa gorąca, bardzo różnie widzimy to również na sali sejmowej czasami używamy argumentów. Ale to nie jest retoryka gorąca, tylko to są świadome, na spokojnie wypowiadane słowa przez marszałka Terleckiego, że trzeba szukać alternatywy dla obecności Polski w Unii Europejskiej. No to no jednym słowem, jak ktoś z Platformy myli mur z mostem, to to jest przejęzyczenie, ale jak ktoś z PiSu powie coś wyrwanego z kontekstu, to trzeba z tego wielkie halo robić i Jarosław Kaczyński ma to precyzować i usprawiać. Natomiast jedno pozostające z tej dyskusji, że Jarosław Kaczyński jest autorytetem nawet dla polityków Platformy. Piotr Jan Szczepiński, Andrzej Walkowiak, Arkadiusz Myrcha byli Państwa gośćmi. Bardzo dziękuję za przyjście do studia. Dziękuję za uwagę. Marcin Kupczyk, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękujemy, miłego tygodnia życzymy Radiu Słonecznego.